niedziela Boża i nasza niedziela. Dlaczego właśnie ja? Dlaczego ja ocalałem? To, co się stało, zostawiło we mnie trwały ślad. Więźniem zostaje się do końca życia. Witam Państwa. Najnowsza okładka niedzieli przywołuje 70. rocznicę wyzwolenia obozu koncentracyjnego Auschwitz. Autentyczne twarze więźniów jakby wyłaniały się z otchłani piekła. Ostatni świadkowie apelują nie tyle o pamięć, co o mądre wykorzystanie ich tragicznych losów w wychowaniu nowych pokoleń, bo pytania o Auschwitz zawsze pozostają pytaniami o przyszłość człowieka. Czy wiecie Państwo, że trauma obozowa przechodzi na trzecie pokolenie? Że rok życia w obozie to 5 lat życia na wolności? Że poobozowe życie ocalałych więźniów ukazuje się dla nich nierzeczywistym snem? Życie Golgota w opisie profesora Zdzisława Ryna. Czego symptomem jest zamach na francuski tygodnik satyryczny? Jest oznaką coraz bardziej wyraźnego dążenia Stanów Zjednoczonych do panowania nad światem. Wielka, straszna gra. Doktor Jan Bury stawia tezę i uzasadnia poprzez przykłady ostatnich krwawych wydarzeń genezę terrorystycznych zachowań islamistów. Za dzisiejszym terroryzmem stoją rządy państw zachodnich. Przecież bojówki Al-Kaidy obalające Kaddafiego były szkolone we Francji. Jak nie wiemy, o co chodzi, to zawsze chodzi o pieniądze i władzę. Niepoprawna politycznie analiza geopolityczna w najnowszej niedzieli. Aktorka, która w czasie okupacji występowała z Karolem Wojtyłą w konspiracyjnym teatrze, odeszła. Pozostawiła po sobie niezapomniane kreacje kreślone najlepszą sztuką żywego słowa i wielu wybitnych aktorów, których uczyła wymowy scenicznej. Zwyczajne i niezwyczajne życie Danuty Michałowskiej kreśli Anna Wyszyńska. A w niedzieli młodych o tym, jak zaakceptować siebie. Zaakceptować? Razem ze swymi przywarami? O nie, nie ma tutaj łatwych recept i nie wszystko zależy od ciebie. Ważne, by nie zaniedbać teraźniejszości i wygrać swoją przyszłość. I gorący temat dotyczący poronnej pigułki PO, która według unijnych dyrektyw ma być dostępna bez recepty. Pomijając aspekt moralny, społeczny, można w tym dostrzec gołym okiem biznesowy plan francuskiej firmy farmaceutycznej, która już liczy zyski, nie licząc się z konsekwencjami. Chciałbym również polecić Państwa uwadze dodatek niedzielny poświęcony księdzu infołatowi Ireneuszowi Skubisiowi, byłemu naczelnemu redaktorowi Niedzieli, który już 33 lata poświęcił mediom katolickim. Ja już Państwu mówię do widzenia, do usłyszenia i proszę jeszcze o chwilkę uwagi. Mamy dla Państwa niespodziankę, jaką przygotowała dla Państwa Niedziela. Tygodnik katolicki Niedziela wydał w znakomitej szacie edytorskiej album Święty Jan Paweł II we wspomnieniach świadków. Zapis interesujących wywiadów przeprowadzonych przez księdza Ireneusza Skubisia z wybitnymi ludźmi Kościoła. Każda z tych osób dzieli się z czytelnikami swoimi czasami do tej pory nieznanymi wspomnieniami o świętym Janie Pawle II. Niektóre opowieści są mocno okraszone anegdotami, jak ta historia obiadu z okazji bierzmowania, jakiego w parafii w Kościelisku udzielał kardynał Wojtyła, snuta przez biskupa Adama Dyczkowskiego. Gaździny krzątały się koło niego, co by eminencja bardziej sobie życzył, kurczaka czy indyka. Gaździnko, a mogę prawdę powiedzieć? Zapytał. Oczywiście. Ja bym sobie najbardziej życzył ziemniaków z kwaśnym mlekiem. Inne wspomnienia dotykają spraw bardziej zasadniczych, życia społecznego, wielkiej polityki, a przede wszystkim wiary. Dotykają Boga i człowieka, dwóch pasji świętego papieża Jana Pawła II. Siostra Zofia Zdybicka tak mówi o tej pasji. Ojciec Święty był zainteresowany człowiekiem. Chciał go poznać i chciał mu pomóc poznać siebie. Chciał dla niego największego dobra, a największym dobrem była dla niego zawsze świętość. Jakże to zobowiązuje. Dlatego każdy czytelnik książki Święty Jan Paweł II we wspomnieniach świadków, który zanurzy się w świat tajemnic wielkiego papieża, będzie zapewne taką wdzięczną odpowiedzią za jego troskę o nas. Niedziela.